Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio, ciepło się robi, ciepło już jest, ja wiem, zmiana klimatu to straszne, ale jak ktoś tam ma ten taki większy silnik i tam trochę w tym silniku więcej tych koni mechanicznych i trochę więcej pojemności, no to śmiało, no jak ma być cieplej, no to czemu nie. Witam Państwa bardzo serdecznie. W programie Michał Rachoń jedziemy na antenie telewizji Republika. Witam w towarzystwie komentatorów. Dzień dobry. Z nami są Maja Drzewiecka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Piotr Borowicz. Dzień dobry. Marian Kowalski. Dzień dobry. Marian Kowalski wczoraj tulił Państwa do snów, piachów, tryby, można było obejrzeć. Jak to wczoraj było? Bo już nie pamiętam, to Rumcajsem był wczoraj Marian Kowalski, tak, ale z bujem jakimś na pewno, z tego co pamiętam. Nie mam pretensji, bo Rumcajs w gruncie rzeczy to był zbankrutowany rzemieślnik, który musiał, zbankrutowany przez państwo niemieckie, właściwie austriackie, który musiał szukać wolności w lesie. To pasuje mi. Tak to wczoraj było. Kto widział, jak wczoraj piach w tryby był sypany, ten wie o czym mowa, a kto nie wie, musi nadrobić zaległości. Zaległości można nadrabiać zawsze w kwestiach, których Państwo nie widzieli na antenie telewizji Republika na naszym YouTube'owym kanale. A jeśli ktoś jeszcze nie kliknął subskrybuj, to można to zrobić właśnie teraz. A jeśli ktoś na przykład jeszcze sobie nie założył specjalnego konta na Google'ach, też można to zrobić i dzięki temu można zwiększać liczbę tych subskrypcji. Już i tak jesteśmy największym kanałem polskich mediów na YouTubie, no ale to nie znaczy, że konkurencja nie śpi, więc bardzo prosimy również o takie. No to powiem taką rzecz, że akurat Rumcajs to był taki rozbójnik, który miał żonę, kobietę i jeszcze do tego synka. Natomiast bardziej bym się niepokoił, gdyby mi nazywali Żwirkiem Muchomorkiem, bo to były dwa personale. Właśnie, ten Rumcajs jest taki w ogóle, od razu widać, że takie totalne wsteczniactwo po prostu, takie historie, że to wiadomo, że żona, że w ogóle, że i to w ogóle tam nie ma wątpliwości jakiego, że tam są, można być albo mężczyzną, albo kobietą, co to za czasy w ogóle były. Ale to swój był, bo miał żonę. No to w ogóle, dajcie. No dokładnie, człowiek ma żonę, to z bujem zaraz będzie, nigdy nie wiadomo. Jak tam, słuchajcie, tydzień minął, nie widzieliśmy się chwilę. Maja Drzewiecka, co tam nad morzem słychać w moim Trójmieście ukochanym? No, nad morzem w porządku, w moim Trójmieście ukochanym również właśnie wszystko dobrze. Pogoda taka se, także faktycznie można tam dalej jeździć samochodami spalinowymi, może będzie cieplej, miejmy nadzieję. No, terminalu zbożowego nadal nie przywrócono i nie ma na to widoków, więc no, na Pomorzu bez zmian. No właśnie. Namawiamy, proszę Państwa, namawiamy do jeżdżenia samochodami spalinowymi i namawiamy do wykorzystywania mocy silnika. Jeździć należy oczywiście ostrożnie i nie należy przekraczać prędkości, ale posłuchać sobie silnika, jak ma tam trochę więcej tej pojemności, to przecież każdy normalny człowiek lubi. Piotr Borowicz, co tam dobrego? No poezja smaku, jak tam się słyszy takie fałszustki. A tak podbulgocze, a jeszcze człowiek wie, że to cieplej się będzie robiło dzięki temu. Znaczy, gdyby to prawda była. Ale pan jest taki, ja się bardzo cieszę, bo u nas w regionie zaczęło padać, także roślinki odżyły. Zawsze się śmieję, że to złoto pada z nieba dla rolników i nie tylko, bo deszcz potrzebny. Także w porządku. Wiesz co, tak sobie teraz pomyślałem w sumie, przecież dla każdego normalnego człowieka i to w ogóle niezależnie kobiety czy mężczyzny, dźwięk silnika o dużej pojemności to jest po prostu dźwięk w sposób oczywisty, przyjemny. Ja tak sobie myślę i patrzę w stronę naszej reżyserki. Słuchajcie, a może my powinniśmy mieć takie właśnie przerywniki, w których będzie słychać te takie V8 czy coś takiego, taki bulgot silnika. No jak to ma spowodować, że cieplej będzie w Polsce i klimat nam się ociepli, to dlaczego nie powinniśmy tego promować? Musimy nad tym popracować i może w przyszłym tygodniu już nam się uda kilka różnych takich wersji wprowadzić i będziemy taki dżingiel może mieli. Tak, teraz głośno myślę, nad czymś popracujemy. Prawda? No, tak mi się wydaje. No nie wiem, co Państwo sądzą. Jeśli nasi internauci, nasi widzowie w internecie mają jakieś propozycje, jakichś konkretnych na przykład filmików albo jakichś konkretnych dźwięków, które mogłyby nas zainspirować, to proszę je wrzucać pod hashtagiem jedziemy. A ja przypomnę, to Paweł Piekarczyk był autorem, jest autorem takiego sformułowania, że V6 to podstawowe prawo człowieka, a wszystko co wyżej, V8, V10 to oczywiście dodatek, ale V6 jest podstawowym prawem człowieka i tego będziemy się
trzymać. No dobrze, to co? To ja przypomnę jednak, że to jest program polityczny. Jeśli w kwestiach silnikowych i w kwestiach ocieplenia klimatu ktoś coś jeszcze ma do dodania, to można to teraz zrobić, a jeśli nie, to przechodzimy do spraw politycznych, poważnych, nawet bardzo poważnych spraw politycznych. Polski rząd, szanowni państwo, ogłosił, że ma nowego kandydata na stałego przedstawiciela Polski przy Pakcie Północnoatlantyckim. Mówi się o tym stanowisku, że to stanowisko ambasadora przy NATO. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych opiniuje Jacka Najdera jako kandydata na ambasadora RP przy NATO, gdzie ma zastąpić Tomasza Szatkowskiego. Okazuje się, że to kolejna rządowa nominacja przedstawiona w konflikcie z prezydentem Rzeczypospolitej. Dzisiaj próba zmiany wbrew prezydentowi na stanowisku stałego przedstawiciela Polski przy NATO jest uderzeniem w nasze interesy, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Problem polega na tym, również problem formalny, problem prawny, że ambasador czy stały przedstawiciel przy NATO, jak czytaliśmy, jak widzieliśmy w tej depeszy, jest, funkcjonuje, jest nim Tomasz Szatkowski, a ponieważ powoływanie ambasadorów odbywa się, przynajmniej takie jest w Polsce prawo, za zgodą prezydenta, do realnej zmiany na tym stanowisku mogłoby dojść tylko wówczas, gdyby prezydent podpisał się pod tego rodzaju decyzją, a wszystko wskazuje na to, że nie zamierza tego robić. Nie ma żadnych zarzutów wobec pana ambasadora ani ze strony władz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Myślę tutaj przede wszystkim o sekretarzu generalnym Jensie Stoltenbergu. Nie było żadnych zastrzeżeń do jego pracy, jak również wyników tej pracy przez wszystkie lata, przez które pełnił tą funkcję. Nie ma również żadnych zastrzeżeń wobec jego pracy i tego, co jak w tej chwili przygotowuje szczyt NATO ze strony ani premiera, ani ministra spraw zagranicznych, ani ministra obrony narodowej. Więc muszę powiedzieć, że ta w tej chwili próba usunięcia go z placówki tuż przed szczytem NATO w istocie tak naprawdę prowadzi do zaburzenia naszych przygotowań do szczytu NATO i właściwie można byłoby zadać pytanie, czy nie powinna się tym zająć Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich, którą pan premier ostatnio powołał, może właśnie tym się powinna zająć, kto stoi za tą próbą odwołania naszego ambasadora, bo wobec braku zastrzeżeń ze strony sojuszników i władz Sojuszu Północnoatlantyckiego co do jego pracy, jak również braku zastrzeżeń co do jego pracy w NATO ze strony polskich władz, również obecnego rządu, no budzi to moje co najmniej wątpliwości. To po pierwsze. W związku z powyższym powiem otwarcie, nie zgadzam się. No właśnie, warto dodać tu jeszcze kilka kontekstów. My się tymi kontekstami zajmiemy w rozmowie po godzinie 8. Ja może tylko wspomnę, ale widzowie Telewizji Republika wiedzą o tym bardzo dobrze. Tomasz Szatkowski był i jest ambasadorem Rzeczpospolitej przy NATO w trakcie trwania przygotowań i w trakcie trwającej do dziś rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Był nim również w czasie, kiedy polska granica atakowana była przez Białoruś i był nim w trakcie, kiedy właśnie Pakt Północnoatlantycki, a także Unia Europejska informowała, że te ataki, które przeprowadzane są na państwo polskie, są atakami o charakterze hybrydowym, a więc atakami z repertuaru działań agresywnych, militarnych de facto państwa, jakim jest Federacja Rosyjska i jej sojusznik Białoruś, czyli ZBiR, Związek Białorusi i Rosji. O tym, jak istotna była to funkcja, jak jest to istotna funkcja, wiedzą nasi widzowie również dzięki temu, że Tomasz Szatkowski wielokrotnie był gościem Telewizji Republika w tym właśnie czasie i przedstawiał perspektywę tego, jak Pakt Północnoatlantycki podchodzi do kwestii również naszego bezpieczeństwa. Ale rzecz nie tylko w personaliach i nie tylko w kwestiach dotyczących merytorycznych spraw, o których będziemy jeszcze mówić. Prezydent wspominał, zbliża się szczyt NATO, to chyba mniej niż 2 miesiące. Szczyt ma odbyć się w Waszyngtonie, jest niezwykle istotny. Ale nie chodzi tylko i wyłącznie o personalia i decyzje, które podejmują przedstawiciele koalicji 13 grudnia. Nowy kandydat, który został wskazany przez Sejmową Komisję i rząd Donalda Tuska, jest bowiem jednym z wielu obecnych na zapleczu dzisiejszych rządów, czy dzisiejszego rządu, współtwórców polityki resetu. I nie był osobą przypadkową w tym
środowisku, nie był osobą bez znaczenia. Był bowiem wiceministrem spraw zagranicznych w latach 2008-2011 u boku Radosława Sikorskiego. Był wiceministrem spraw zagranicznych w czasie najgorętszej fazy budowania resetu Tuska z Putinem, w czasie, kiedy Sikorski z Ławrowem szczegóły tego porozumienia dopinał. Najder był jednym z tych, którzy zajmowali się tym z pozycji MSZ. To kwestia dużo szersza niż tylko i wyłącznie sprawy personaliów i merytorycznych kwestii dotyczących tego, co dzieje się i co ma dziać się w tej chwili w polskiej polityce, w tym polityce zagranicznej. Ta decyzja i ta agresywna postawa względem prezydenta Rzeczpospolitej jest bowiem czymś więcej. To strategia polityczna, jaką przyjął Donald Tusk i jego rząd. To strategia ostentacyjnego łamania prawa poprzez nieuznawanie konstytucyjnych organów państwa, w tym najważniejszego z nich, jakim jest organem głowa państwa, czyli prezydent Rzeczpospolitej. Próba powołania jakiegokolwiek ambasadora bez uzyskania akceptacji prezydenta jest po prostu łamaniem prawa. Dokładnie na tej samej zasadzie, na której wcześniej ten sam rząd łamał prawo, przejmując inne instytucje. Tak było na przykład w prokuraturze krajowej. Nagrywam, chcę, żeby pan o tym pamiętał. Pana działania jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana, w jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany pan prokurator krajowy? Na podstawie przepisów artykułu 47. To uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuję pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna i nosi znamiona popełnienia przestępstwa. Ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może pan prokurator mógł powrócić do stanu spoczynku, do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna, ma charakter uznaniowy i absolutnie taka decyzja nie może być skutecznie zrobiona. Więc pan prokurator krajowy jest dla nas dalej prokuratorem krajowym. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, informuję panów także, że obowiązki, jeżeli pan prokurator krajowy uzna, przyjmuje stosowny zastępca prokuratora w tym momencie generalnego. Przykro mi bardzo. Takie są przepisy. Do zobaczenia w poniedziałek tutaj w siedzibie prokuratury. Myślę, bo tutaj mój gabinet jest do mojej dyspozycji, będę z niego... Dobrze, panie ministrze, szacunek, ale to jest budynek prokuratury krajowej, chciałem tak, zaznaczyć. Ja wiem, panie ministrze, z całym szacunkiem dla pana ministra, ale uważamy, że to działanie, które zostało podjęte, jest działaniem w charakterze bezprawnym. Uprzejmie pana informuję, że w tym zakresie podejmowane są stosowne kroki, będą proszę podjęte. Dziękuję bardzo, kłania się, do widzenia. Panom także. Łamanie ustaw przez urzędników państwowych, najwyższych urzędników państwowych, prędzej czy później doprowadzić musi przed Trybunał Stanu, przynajmniej tak powinno być w państwie prawa. Ale najważniej rządzący dziś politycy nie obawiają się tego rodzaju konsekwencji. Wszystko wskazuje na to, że takiej perspektywy nie obawia się również Bartłomiej Sienkiewicz, który wcześniej podobne działania, również omijające, obowiązujące w Polsce prawo, przeprowadził w telewizji publicznej. To już pan nie robi. Co pan wyprawia? Co pan? Dlaczego pan kobietę przepycha? Co pan robi? Niech pan nie pcha kobiety. Co pan robi? Wiesz, co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Ej! Facet, kurde! Posła bije! Nie, a co ty mnie ciągniesz? W tej agencji prasowej, w polskim radio i w wielu innych miejscach. Rządząca Polską w tej chwili ekipa, czy rządzącą Polską, rządzącej Polską ekipy najwyraźniej niespecjalnie ci ludzie, ta ekipa niespecjalnie przejmuje się takimi konsekwencjami. Nie posiadając mandatu politycznego, mandatu wyborców do samodzielnego zmieniania prawa, postanowili uciec się do jego łamania po to, aby przejmować władzę w miejscach, w instytucjach, w których nie może robić tego legalnie.
W Polsce obowiązuje ustawa regulująca sposób powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. Zakłada ona, że decyzję taką podejmuje Rada Mediów Narodowych. Te ustawy w żaden sposób nie zostały zakwestionowane czy zmienione. Rządzący, wykorzystując kontrolę nad policją, nad służbami, ustawę o mediach narodowych po prostu łamią. I ludzie, którzy odpowiadają za te działania, uważają, że jest to wręcz ich obowiązek, że łamanie prawa jest ich obowiązkiem. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do obecnego tutaj ministra Sienkiewicza. Panie ministrze, czy pan nie obawia się, że podobny wniosek może być skierowany w przyszłości wobec pana? Bo kiedy był włączony sygnał TVP Info, te reklamy, które nie były emitowane, to były koszty setki tysięcy złotych, jeżeli nie miliony. Proszę pana, ja się nie obawiam żadnych wniosków, jeśli chodzi o swoją, jeśli chodzi o mnie. A wyłączenie telewizji, która była właściwie zbrodnią w społeczeństwie, uważam za swój zaszczyt i moralny obowiązek. Przykłady można mnożyć. W zasadzie większość instytucji państwa polskiego, nad którymi kontrolę sprawuje w tej chwili ekipa 13 grudnia, ignoruje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli istnieją jakieś orzeczenia dotyczące sfery działalności tych instytucji. Choć nie ma do tego absolutnie żadnych podstaw. Ignorowanie orzeczeń, decyzji Trybunału Konstytucyjnego również prędzej czy później musi narodzić konsekwencje prawne. Rządzący Polską politycy nie zdają się jednak tego dostrzegać, najwyraźniej uważając, że poprzednich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przekonało ich, że tego rodzaju ryzyka nie ma. Bo w razie czego zbuntowani sędziowie w najgorszym wypadku w drodze czy to wydłużania spraw, czy to wprowadzania formalnych kruczków prawnych zgodnie z doktryną Neumana podadzą pomocną dłoń. Dotyczy to nie tylko sędziów. W ostatnich tygodniach Komisja Europejska zapewniła rządzących Polską o swoim wsparciu tymi słowy. Ważna jest także trzecia kwestia, czyli świadomość pierwszeństwa prawa unijnego, a także szacunek dla wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy warunki, by stwierdzić, że w Polsce nie mamy już do czynienia z naruszaniem praworządności. I to jest rzecz niesamowita. Mamy oczywiste przykłady łamania polskich przepisów. Mamy oczywiste przykłady łamania polskich ustaw. Mamy oczywiste przykłady powoływania na stanowiska ludzi, którzy nie powinni być zgodnie z polskimi przepisami w ten sposób powoływani. Mamy oczywiste przykłady łamania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który jest jedyną instytucją w Polsce, która ma prawo podejmować decyzje dotyczące zgodności z konstytucją aktów prawa, a jednocześnie przedstawiciele Komisji Europejskiej mówią, nie, nie, najważniejsze jest zupełnie co innego. I te przykłady łamania prawa nie stanowią w żaden sposób o jakimś problemie z praworządnością. To oczywiście nikogo nie zaskakuje, nikogo z ludzi, którzy świadomie obserwują i obserwowali to, co dzieje się w Polsce i w Europie od lat, ale warto to jednak odnotować. Na podstawie tych słów Wery Jurowej, tej oceny, Komisja Europejska uznała, że względem Polski nie będą dalej prowadzone procedury, które wcześniej realizowane były przeciwko Polsce, choć w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było mowy o łamaniu żadnych przepisów, co dziś przyznają również sami politycy Platformy Obywatelskiej, o czym przekonał się nasz reporter w Sejmie Adrian Borecki. W Sejmie pytał wielu z tych polityków o to, co w istocie zmieniło się w polskim prawie, że Komisja Europejska przyjęła takie założenia i takie wnioski, jak słyszeliśmy z wypowiedzi Wery Jurowej. To, co usłyszał Adrian Borecki, w gruncie rzeczy zwala z nóg. Jakie zostały przepisy wprowadzone, że jest już ta praworządność, jakie ustawy? Znacie, ja wam powiem, będą wprowadzane, a praworządność jest dlatego, że oni wierzą w to, że nasza formacja tą praworządność przywróci i przywraca. I o to chodzi. PiS może dokładnie tak nie szedł na wprost, łamiąc prawo, ale obchodził to prawo. Tego nie wolno robić. A wy co robicie? Nie łamiecie? No bo tak, przejęcie mediów publicznych, no to nie było konstytucyjne. No nie było to konstytucyjne, no uchwała nie jest nad ustawą. To, przejęcie prokuratury, pominięcie prezydenta, to też nie jest zgodnie z ustawą. Nieprawda, nieprawda. Panie redaktorze, niestety PiS tak się zabetonował w niektórych instytucjach, że trzeba było, no niestety takich użyć metod, żeby... Ale zgodnych z prawem?
myślę, że zgodnie z tym, co chcieli wyborcy. Jakie żeście ustawy przyjęli, które przywróciły praworządność? No wszystkie ustawy są już przygotowane, natomiast... Które przyjęliście, że przywróciła ta praworządność? Dobrze, no ale co z tego, że przyjmiemy, jak prezydent wszystkie zawetuje, więc... No to wróciła ta praworządność, czy nie? Wróciła, oczywiście, że... No w jaki sposób? No Unia Europejska widzi, że rząd 15 października... Ale przepisy się nie zmieniły, ustawy. No nie, no ale jest wiele działań, które zostały podjęte i chociażby to, co się dzieje w prokuraturze. Jak praworządnie była przejęta prokuratura, skoro pominięto prezydenta przy tej procedurze? To jest tak, że szanowny panie, to tak jest, że prokuratury trzeba to po prostu ten proces wdrażać i to trzeba wymieniać. I po prostu nieraz jest taka ścieżka, nieraz jest inna ścieżka. No tak musi po prostu. Ale to jest ma być praworządnie. No to ja się pytam, jak praworządnie to zostało zrobione, jak został pominięty prezydent. Trzeba zapytać, jak robili poprzednicy. No nie, po prostu nie mamy waszego płaszcza. I co? No i nie mamy, no. I co nam zrobicie? Rządzący dziś Polską, chociaż nie udało im się wygrać wyborów parlamentarnych, w Sejmie rządzi bowiem koalicja ugrupowań, które zajęły miejsca 2, 3 i 4, próbują rządzić Polską, nie posiadając mandatu do samodzielnego wprowadzania zmian w prawie. W gruncie rzeczy o to pytał polityków Adrian Borecki, bo to zaszyte jest w kwestii zgody bądź braku zgody prezydenta. Do samodzielnego zmieniania przepisów prawa przez jakąś formację polityczną, jakiś nurt polityczny, konieczna jest nie tylko większość w Sejmie, ale również do tego rodzaju zmian konieczne jest albo przekonanie prezydenta, albo, to też jest możliwe i też jest wpisane do konstytucji, odrzucenie jego weta, jeśli posiada się wystarczający mandat od wyborców, bo mandat wyborców daje odpowiednio dużą większość w Sejmie. Koalicja prezydenta nie przekonuje, nawet nie próbuje z nim rozmawiać, a odrzucenia weta nie jest w stanie przeprowadzić, ponieważ nie ma do tego politycznego mandatu, ponieważ zbyt mała liczba Polaków oddała głos na partie polityczne, które stworzyły w Polsce większość. Zaznaczmy to raz jeszcze, żadna z nich tych wyborów nie wygrała. Partie te, środowiska te liczą więc na bezczelne łamanie prawa i na to, że nikt nie pociągnie do odpowiedzialności ludzi podejmujących takie decyzje. Ten stan rzeczy ma bardzo konkretne konsekwencje, bo ta sytuacja uniemożliwia zgodne z prawem rządzenie. Bowiem rządzenie w państwie demokratycznym, w demokratycznym państwie prawa polega na możliwości legalnego zmieniania prawa. Właśnie to jest funkcją parlamentu i właśnie dlatego w Polsce prezydent posiada prawo weta. Do ustawy, żeby ustawa weszła w życie, musi pod nią znaleźć się prezydencki podpis. To konstrukcja polityczna, system polityczny, w której bieżącym administrowaniem sprawami państwa zajmuje się rząd i premier, posiadający olbrzymią władzę nad tym aparatem władzy, ale w ramach istniejącego porządku prawnego premier nie może sam zmieniać przepisów. Do tego decyzje muszą być podejmowane w drodze ustawy przez większość sejmową i prezydenta. Prezydent z kolei nie posiada technicznej władzy taką, jaką posiada premier. Ma jednak ogromną władzę w dziedzinie stanowienia prawa. Jego podpis konieczny jest nie tylko do wprowadzenia w życie przepisów ustaw, ale również do powołania określonych ludzi na określone stanowiska w sądach, w dyplomacji, w samym rządzie, w kilku jeszcze innych miejscach. W sytuacji, w której sejmowa większość pochodzi z innego obozu politycznego niż prezydent, konieczne jest zbudowanie jakiejś nici porozumienia. Jeśli jej nie ma, nie jest możliwe zmienianie prawa, a więc nie jest możliwe wprowadzanie w nim zmian. I właśnie z tą sytuacją mamy do czynienia w tej chwili. Fakt, że sejmowa większość nie jest w stanie odrzucić prezydenckiego weta, jest przewidzianym i normalnym stanem w Konstytucji. To zabezpieczenie przed czym? Przed niedemokratycznymi zmianami. Przed zmianą struktury państwa bez zgody obywateli. To są przepisy, które nieprzypadkowo istnieją w polskim systemie politycznym. Całość postępowania rządzących dziś Polską polityków, którzy udają, że nie widzą urzędu głowy państwa, że nie widzą jego prerogatyw, że nie widzą jego uprawnień, a kiedy te uprawnienia są w sposób oczywisty wpisane do przepisów, to po prostu próbują je omijać. Tak prowadzona polityka sprowadza się do odbierania prawa wyborczego 10 milionów Polaków, którzy oddali swoje
głosy w wyborach prezydenckich, które są za nami. W wyborach prezydenckich oddali swój głos na prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę. Oznacza to, że polityczna wojna, którą, podnosząc kłamstwo do rangi metody politycznej, Donald Tusk wprowadził do życia politycznego, jest w istocie pozbawieniem ponad połowy Polaków aktywnych politycznie prawa do podejmowania decyzji na temat tego, jakie prawo w Polsce obowiązuje, a jakie w Polsce nie obowiązuje. A takie postępowanie Donalda Tuska i jego ekipy politycznej i jego zaplecza jest po prostu definicją łamania podstawowych zasad demokracji. I za takie postępowanie Donald Tusk prędzej czy później musi trafić właśnie przed Trybunał Stanu. I nie dlatego, że powołuje takich, a nie innych ludzi na stanowiska ambasadorów, prokuratora krajowego czy innych prokuratorów, nie wiem, prezesa telewizji bądź jakiegokolwiek innego urzędu. Dlatego, że ignorując obowiązujący w Polsce system prawny, ignorując urząd prezydenta, omijając uprawnienia, do których prezydent został wybrany, odmawia ponad połowie Polaków prawa podejmowania decyzji za pomocą kartki wyborczej. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy.